Rozmawiamy gdzieś tam ogródkami o tej sytuacji zeszłotygodniowej, tylko że tak naprawdę to, co już ustaliliśmy przed rozmową, to nie była, Ida, twoja wina, bo tak naprawdę wydawca pomylił cytaty. Wy jesteście twarzą tego wszystkiego, wy stajecie na pierwszym froncie. Jakie to jest uczucie dla was, kiedy coś się wysypie nie z waszej winy, no ale jednak media nie napiszą wydawca XYZ, tylko media napisały Ida Nowakowska, koszmarna wpadka, no. Tak, tak, koszmarna wpadka, cytujesz. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby podkreślić, że to jednak działa w dwie strony, więc często jest tak, że zespół ludzi wyjątkowych, profesjonalistów, dziennikarzy, wydawców, dźwiękowców, operatorów, wszystkich ludzi, którzy są na planie albo jeszcze przygotowują przed planem program, pracują na to, żebyśmy my... Jest tam... I to są właśnie te wpadki, żebyśmy ale żyją. My... Ale ile... ja się ile to... ale, nasze, ale nasze wywiady ale to jest po prostu jakieś... Dalej ciągle, tak, zawsze się coś dzieje, niedługo mi się spalą włosy na... Nie wiem, dlaczego o tym pomyślałam. Futwo odpykać, ale takie rzeczy... A, i wtedy... Ta... Ludzie pracują na to, żebyśmy my wyszli i zaprezentowali ich pracę. Ich wieloletnią pracę, bo oni się przygotowali całe życie, żeby być w najlepszym programie śniadaniowym w Polsce i to są naprawdę najlepsi ludzie. I wtedy, jeśli my czasami popełnimy sami z siebie wpadkę jakąś, jakiś błąd powiemy, nawet jak ja mówię często, to w ogóle nie ma jakiegoś żadnego związku z językiem polskim, wtedy sama się na siebie denerwuję, sama siebie słucham i aż nie mogę tego po prostu słuchać, ale tak jest, no tak wszyscy czasami mówimy, tak się dzieje, w każdym razie wtedy my ich pracę gdzieś pokazujemy w złym świetle i czasami się zdarza w tą stronę, ale wszyscy codziennie przychodzimy z myślą, że zrobimy najlepszy program, jaki może być.